Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z FIFA 16 na moim kanale. Będzie to kariera bramkarza, w której wcielimy się w Artura Borusa. Myślę, że może być to ciekawa kariera, ponieważ Borus broni Barnmouth, czyli Benjaminka, BPL. Nie jest to zbyt silna drużyna, myślę, że popatrzymy tak o środek tabeli. Tak? No ale nigdy nie wiadomo, może zajmiemy jednak miejsce w czołówce? Wszystko jest możliwe, to jest piłka nożna. Tu jest lista sparingów, zagramy z Realem Saragossa, Bari oraz Almerią. Jest to oczywiście ten turniej przedsezonowy. Zobaczymy, jak się nasza ekipa spisze. Miejmy nadzieję, że go wygramy. Trening odbędziemy po pierwszym spotkaniu. W dzisiejszym materiale zagramy jeden mecz oraz odbędziemy trening. Zobaczymy, jak to się ułoży. Od następnego odcinka myślę, że będą dwa spotkania na odcinek, tak jak kiedyś było. To jest taki odcinek, wiecie, pierwszy pilotażowy. Dobra, zobaczymy. Takie stroje myślę mogą być. I zaczynajmy spotkanie. Zobaczmy groźna akcja Almerii, znaczy Saragossy, przepraszam. Ładnie się tutaj przebijają, ale spokojnie odbiera piłkę obrońca i podaje do Borusa. I zobaczymy akcję naszego zespołu, ale strata. Diamanka ma piłkę, co zrobi? Diamanka świetnie podaje do Angela, czy opanuje piłkę? Niestety zagrywa głową i Borus bez problemu łapie piłkę na skraju pola karnego. I koniec tego spotkania. Niestety było to żenujące widowisko. Zero celnych strzałów praktycznie. Borus raz złapał piłkę. Nasza drużyna nie istniała w ofensywie, tak samo jak drużyna rywali. Statystyki mówią same za siebie niestety. Jedyne, co było dobre w tym spotkaniu, to dokładność podań. Ale jednak nie to chcą widzieć kibice na boisku. Wolą widzieć piękne gole, a tych niestety zabrakło. Zobaczmy jeszcze oceny. Najlepszy Francis. Dobrze, że przynajmniej ktoś z naszego zespołu. I jak coś, słyszymy się w głównym menu. Ok, już się słyszymy. Teraz chyba przyszedł czas na trening, bo nic innego nie przychodzi mi teraz do głowy. Dodajmy ćwiczenie. Myślę, że damy poziom na razie łatwy. Ćwiczenia i średnia. To będzie odpowiedni na sam start. Już więcej niestety ćwiczeń dla bramkarza nie możemy dodać, a te dla zawodników z pola są chyba zbędne. Chociaż mogę się mylić. Rozpocznijmy trening. Oczywiście karne nie są zbytnio trudne. Przy pierwszych czterech wskaźnik pokazuje nam, gdzie będzie komputer uderzał, a potem musimy już sami zgadywać. Może się uda, kto wie. No i zaczynajmy. Pierwszy karny. Jak zachowa się Borus? Łatwy strzał, bardzo łatwy i broni bez problemów Artur. Ciekawe, co teraz wymyśli komputer. Zobaczmy. W dolny ruch bramki, ale Borus bez najmniejszych problemów. I trzeci rzut karny, teraz w środek. No i jeszcze łatwiejszy strzał. Może teraz się postara zawodnik i uderzy jakoś trudniej. Zobaczmy tą próbę. Dobry strzał, ale znów kapitalnie Polak. Dobra, zobaczymy, co teraz Borus zrobi. Rzucimy się teraz w inną stronę. Może to pomoże. No i masło maślane niestety teraz. No i pada gol. Dobra, rzucamy się dalej w to samo miejsce. Wreszcie komputer musi tam uderzyć, abym się nie mylił. Dobra, trzy razy w to samo miejsce nie uderzy, teraz już musimy obronić. Zobaczmy. Oj, idealny strzał, tego się nie dało wybronić. I przejdźmy do następnego ćwiczenia. Wyrzuty i wykopy, tutaj wystarczą same wyrzuty, wykopy będą zbędne. Tutaj te podania na krótko są banalnie proste, wystarczy podejść sobie, no i leciutko podać i mamy praktycznie chyba maksymalną ilość punktów. Nie wiem, czy maksymalną, ale wystarczającą. I zróbmy dokładnie to samo, to jest najprostszy sposób. A teraz dalekie wyrzuty, zobaczymy, jak tam pójdzie, czy Borus ma na tyle siły, by tam dorzucić. Myślę, że bez problemu, ale wiadomo, to jest FIFA, tutaj się wszystko może zdarzyć. Ale perfekcyjny wyrzut. Perfekcyjnie naprawdę. Teraz szybko do środka, dopóki tam nie ma zawodnika. Tak jest, piłka spokojnie dochodzi. I ostatni wyrzut. Teraz zawodnik powinien się tam skupić na kryciu. Ale popełnia błąd i teraz jest idealna szansa. Tak jest. I kończymy to ćwiczenie. Miejmy nadzieję, że z notą A. Tak jest. Zobaczmy, jak wzrosły umiejętności Artura Borusa po pierwszym treningu. Nawet nieźle powiem. Jak na takiego bramkarza już w dość takiego sędziwego, no nie oszukujmy się już.
No, może go uda się nawet rozwinąć, może jego overa wzrośnie, kto wie. To jest FIFA, tu nie takie rzeczy się działy. Tutaj nawet 39-letnim bramkarzem powinien... Nawet takim bramkarzem rósł overall. Przynajmniej ja miałem takie przypadki, więc jak coś. Dziękuję wam za ten odcinek i zapraszam na następne, które ukażą się już niebawem. Trzymajcie się i na razie.